Po śmierci swojego ojczyma, Rudolf August Edgar, wnuk założyciela firmy, zajmuje się odbudową przedsiębiorstwa po okresie wojny. Pozyskuje nowe rynki oraz rozszerza asortyment. Reklama. Dzięki pani Renacie z reklamy telewizyjnej produkty doktora Edgara znajdują się w niemieckich domach na terenie całego kraju. Postać pani Renaty wzbudziła ogromne zaufanie, stanowiąc odzwierciedlenie oczekiwań konsumentów. Rudolf August Edgar wykazuje się strategicznym zmysłem do interesów. Aby zminimalizować ryzyko, angażuje się w inne branże. Przejmując różne spółki, zwiększa swoje udziały w rynku. W ten sposób z firmy spożywczej powstaje Grupa Edgar. Firma Dr. Edgar działa na pełnych obrotach. W roku 1969 logo firmy otrzymuje kształt, który znamy obecnie. W latach 70. Marie Louisa Haase popularyzuje kuchnię doświadczalną doktora Edgara za pomocą licznych spotów telewizyjnych. Gotowe desery dołączają do portfolio firmy. W roku 1970 dr Edgar serwuje Niemcom pierwszą pizzę mrożoną i otwiera tym samym nowy rynek. I rozpoczyna się kolejny, pełen sukcesów rozdział w historii firmy. Kiedy Rudolf August Edgar rezygnuje z codziennej pracy, zostaje przewodniczącym zespołu doradczego i ciągle służy pomocą firmie. Umiera w 2007 roku w wieku 90 lat.